Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Challengera i dzisiaj, tak jak ta seria nakazuje, będziemy grać na nowym koncie, które aktualnie jest Bronzie 2. Niestety przez przypadek zagrałem tutaj jedną gierkę bez nagrywania jej, bo myślałem, że jestem na swoim głównym koncie, ale nic się nie stało, ta gierka była wygrana i gramy dalej. Bronz 2, jesteśmy już po placementach, 23 LP, zobaczymy jak nam dzisiaj pójdzie. Na pierwszy item wzięliśmy sobie Negatron Cloaka. Niestety nie miałem za dużego wyboru, bo musiałem tutaj zmienić ustawienia graficzne, ale Negatron Cloak nie jest zły. Weźmiemy sobie na drugiej karuzeli drugiego Negatrona i zrobimy Dragon's Claw'a. Z tych pierwszych trzech czempionów na pewno bierzemy Ryusa i Garena. Jeżeli nie wypadnie mi Gold, to sprzedam Pajka, kupię wszystko. Ale jeżeli nie chciałbym sprzedawać tej postaci, to wezmę sobie... może Gravesa? Może spróbujemy tak pod Gunslingerów? Fajny jest ten skinek. Tego cichogona. No widzę, tu kolejny ma tego samego. I znowu, wszyscy jednego skina mają. Czemu mi nie działa przełączanie? I co nam poleci? Na razie nic. No jest tego znowu gold niestety. Nie zdążyłem kupić Eliski, co jest? Wezmę Morganę. Lissandra, dziwo, też jest teraz bardzo mocno. Wiele osób może tego nie zauważać. Ale Lissandra jest bardzo mocnym czempionem. Morganę wcześniej dostajemy. Na pewno ją będziemy kupować. Mam nadzieję, że teraz spadnie nam gold albo co najmniej dwa itemy. Jeżeli spadnie nam jeden item, to będzie to zły start. Bez postaci na drugim poziomie na starcie 3 golda oraz 1 item. To jest chyba najgorszy możliwy start. Więc módlmy się tutaj o golda. I zobaczymy, gdzie pójdziemy z tą gierką. Mam nadzieję, że Morgana się uda szybko na drugi poziom skompletować. No to wtedy byśmy pod jakichś demonów zagrali. No nie, no wypada mi jeden item. No nie jest dobrze. Szczerze mówiąc, nie jest dobrze. Z takim startem na pewno nie będę tutaj forsował poziomu. Po prostu pójdziemy sobie pod Lost Streaka. Pójdziemy sobie pod Lost Streaka. I nic więcej tutaj w sumie nie możemy zrobić. Przegramy pierwsze trzy walki, dobierzemy sobie jakiś item z karuzeli i wtedy zaczniemy tak naprawdę grać. Raczej nam się powinno i tak tutaj udać wyjść z tej sytuacji. Ale przynajmniej fajna gierka, pokażę wam jak właśnie z najgorszego startu można wyjść, a nie tylko grać z tych najlepszych tych openingów. Gdzie dostajemy na start po 4-5 itemów i gierka w sumie sama się gra. Z takim openingiem będzie trzeba trochę pokombinować. Tutaj fajnie, bo nie tracimy tak dużo HP, zabiliśmy dwie najsilniejsze postacie. Tak więc stracimy tylko 3 HP. Bardzo dobry wynik. Jace na drugim poziomie. Trochę boję się go wrzucić. Bo jeżeli go wrzucę... Jeżeli go wrzucę, to mogę wygrać. A czy ja chcę lecieć pod win streaka tutaj już? No nie wiem. Zostawię na razie tak jak jest. Przegram sobie te pierwsze gierki. I później zadecydujemy. Lepiej jednak lecieć pod Lost Streaka niż pod takie wygrana, przegrana, wygrana, przegrana. Bo tak to nie dostaniemy tego bonusu z Lost albo z Win Streaka. Więc tutaj specjalnie można powiedzieć, że przegrywam, żeby dostać ten jeden golda więcej. Myślałem, że troszkę więcej zabijemy, ale niestety się nie udało. Następną walkę już wrzucę Jace'a zamiast Morgany. Mam nadzieję, że mi to nie przeszkodzi w przegrywaniu. Darius na drugi poziom skakuje. Mogę tak zostawić w teorii, dorzucę tylko Kennena. Ten Jace jest troszkę za mocny. Troszkę za mocny jest, żeby go wrzucić. Chociaż w teorii mógłbym zrobić... Mógłbym zrobić tak? Nie, nie mógłbym tak zrobić. Nie mam 6 przyśterów, wystarczająco.
A pomogę spróbować zacząć wygrywać. Zostawimy tak. No, na tego gościa wygram. Dobra, nie jest źle, możemy zacząć wygrywać. Mam wystarczająco mocną ekipę, żeby zacząć wygrywać, to tak zrobimy. Jace jest, o dziwo, Jace na drugim poziomie w early game jest bardzo mocny. Musimy mu dodać tylko shapeshifterów w jakiejkolwiek postaci. Nidalkę już mamy przygotowaną. Do tego potrzebujemy jeszcze jakieś eliski. Tam jeszcze z tych takich tańszych. Szywane. To jak nam się uda zebrać, to wtedy już będziemy mieli fajną postać. Przynajmniej na early game, a niestety. A nie, jest, dobra. Jest Negatron Cloak, jeżeli nie Negatron, to pas. Te dwie itemy nas interesują. Ich na niższych rangach ludzie raczej tych itemów nie zbierają, dlatego możemy sobie bardzo łatwo je skompletować. A Dragon's Claw jest teraz priorytetowym itemem, więc warto go podnosić, jeżeli macie okazję i macie taki start jak ja, czyli wzięliście Negatron Cloaka z pierwszej karuzeli. Może spróbujemy Jace'a Kery zagrać? Czy to będzie miało sens? Musiałbym na niego wrzucić jakieś Ginzo. A Ginzo jest takim średnim itemem, bym powiedział. Co bym tu chciał? Na pewno sprzedam Gravesa, na pewno sprzedam jego. Dwa razy level. I dorzucimy Morgana. Tak, zagramy. Czasowo tak. Też może tak. Jace i tak mi raczej nic nie zabije. Dragon's Claw wrzucamy na Dariusa. O właśnie, potrzebuje takiego shapeshiftera jak on ma. Na niego powinniśmy wygrać i tak. Jace na drugim poziomie jednak jest naprawdę mocny. I stuna też ma długiego, bo na drugim poziomie jest ona 4,25 sekundy. To jest bardzo długi stun. O, blisko tutaj będzie. Wcale nie tak łatwo wygrać. Mój Darius się nie uleczył, bo demony mu cały czas wykradają manę. No, raczej tutaj przegram, niestety. Przez to, że nie mam shapeshifterów, no, to przegrywam, bo nie mogę znaleźć jednego shapeshiftera, tak jak on miał szywane. Akali. Akali, Akali, Akali. Wolałbym Branda, szczerze mówiąc. Lulu. Sorcererów raczej nie będę szedł. Czy będę szedł? Mogę ją kupić tymczasowo. Bo mam już Yordla, mam Sorcerera. Można spróbować coś z tego ukleić. O, na niego akurat łatwo wygramy, chociaż tyle. Zobaczymy, co nam wypadnie na kragach. Mam nadzieję, że nie gold znowu. Bo będzie źle. Łatwa wygrana, nie tracimy ani jednej postaci. On powinien stracić. No, 10-11 HP to jest bardzo dużo w takim etapie tracić 11 HP. Troszkę za dużo. Cały hextech mu leży na tym. Tego nie powinniście robić. Jeżeli wam leży cały item, a gracie postacie, które prawdopodobnie sprzedacie, to wrzućcie ten item. Na postać, którą będziecie sprzedawać. Shen. Znaczy nie będę miał tu gdzieś Shena wcisnąć. Zrobimy tak. No brakuje mi tego jednego shapeshiftera. Po kragach bijemy szósty poziom. Wątpię, że tutaj ktoś tak robi. Tutaj nie ma gościu ekonomii w ogóle. Tutaj piąty 20 golda. Czwarty i 0 golda. No to jest złe rozstawienie. Chociaż mam całkiem drogie postacie na ławce. Możliwe, że mu po prostu takie siadły. Okej. Stajemy pas. Jest to w porządku item. Na Kennena jak najbardziej nam się przyda Morello. Mam nadzieję, że nam jeszcze jeden item spadnie, bo mógłby. Niestety tak się nie dzieje. No
Dobra, dostajemy Nidalee. Odbijamy poziom. Atroxa sprzedam. Zroluję raz. Jest to Kennen. Dodam Garena. Kupię Kennena i chciałbym jeszcze tą Poppy dokupić. Od Knighta. A, właśnie. Tą Poppy, jakby tą Poppy dokupić? Bo Lulu też chcę w teorii zatrzymać, Lissandra też. Ale nie chcę za bardzo lokować. Musiałbym tutaj wyselekcjonować, co ja chcę. Jeszcze nie za bardzo wiem, co chcę. Dobra, tak zagramy. Trudno. Musi to nam na razie wystarczyć. Okej, dwa razy Lissandra. A więc tak zagramy. I poszukujemy Branda oraz jakiegokolwiek shapeshiftera. No szkoda, że mi się nie trafiają, bo naprawdę by mi wzmocniło te dwie jednostki. Ale Lissandra na drugim poziomie jest teraz naprawdę mocna. Ludzie tego nie zauważają. To jest 320 obszarowego damage'a oraz tylko 85 mana na skilla. Ona dostała potężną buffę ostatnio i można ją pod elementalistów grać jako carry. Ale nie stakujcie na niej trzech itemów. Raczej jeden wystarczy po prostu. Tutaj znowu wygrywamy. Raczej łatwo. Oho. Ej, przecież ja na szóstym poziomie mam tylko 10%. Żeby trafić postać za 4, a wypadałem mi aż 4. Niestety większości z nich nie potrzebuję. Sorcererów już raczej nie zagramy. A na pewno nie w takiej postaci. Chociaż możliwe, że zagramy. Dam za Nidalee na razie. Będę miał elementalistów. Mam nadzieję, że wyskoczą do przodu, nie do tyłu. Powinien wyskoczyć do przodu. Okej. Okay. Brand nawet na pierwszym poziomie ma potężnego ultimate'a. Te dwie postacie powinien sam zabić, jeżeli się odpali. Raz, dwa, trzy. Dziękujemy. Jeżeli macie teraz okazję zagrać Branda, to naprawdę grajcie go, bo jest potężną postacią. Lissandra, z tego co widzę, też sobie fajnie tutaj radzi. Dużo damage'a zrobiła, 1400. Największy damage w naszej drużynie. Mam 6 golda, czy ja mogę coś z mojej ławki sprzedać? 7, 8, 9. Mógłbym sprzedać, pozbyć się Morgany. Ale ona jest demonem i sorcererem. Na razie nie. Na razie zostawimy tak jak jest. Co ja chcę zebrać? Armor mogę wziąć. Rózgę mogę wziąć. Atak Speeda, spatułkę. Z tego co zostało, chyba armor po prostu wezmę. Guardian z Angela będę próbował skompletować na Kennenach. Oho. Ale dało. Teraz potrzebuję tak. Siódmy poziom w sumie potrzebuję, żeby zagrać to, co chcę zagrać. Tak? Elementalisty. Chyba, że poddam Knightów tymczasowo. I zagram sobie tak. Jego mogę sprzedać. Jego też. Dragon's Claw'a dać na Kennena albo Branda. Na Branda możemy dać tymczasowo.
Mam nadzieję, że wejdzie on na drugi poziom. Ustawienie troszeczkę muszę zmienić też. Chłopi wyprzedam. Żeby mieć ekonomię. I poszukujemy tutaj Gnara na pewno. Gnar na pewno. 20 golda mamy. Tak się ustawię, żeby mi moja Daisy wyskakiwała z przodu. Mam nadzieję, że tak będzie wyskakiwała. Aurelion Sol tutaj by mi się przydał na pewno. Troszkę mało itemów mam. Mam nadzieję, że z wilków mi trochę wyskoczy. Zamknę okno tylko. Jakieś maszyny. No na niego powinniśmy przegrać. Mam bardzo mocnego Rengara i dużo postaci na drugim poziomie. Ale to bez różnicy. Jak jesteśmy silni. Więc nie powinniśmy tutaj za dużo stracić. Jedynie szkoda tego winstreaka przed wilkami po prostu. Tutaj nic nie kupimy. Sprzedamy Lulu. Mamy 30 golda. No i potrzebuję tego Kennena albo Branda. Najbardziej ich potrzebuję. Gnar by był jeszcze bardzo fajny. Dodałby mi Wilda. Swaina też bym przyjął. Panteona, Aurelion Sola. Tak więc jest w czym wybierać. Łezka oraz armor. No nie jest dobrze. Z itemami naprawdę jestem z tyłu. Łezkę mogę dać na Branda. Czy mu to pomoże? Można dać, naprawdę on jest tak mocny. To 20 many powinno tutaj zmienić. Mogę tutaj wbić 7 poziom. Mogę wbić 7. Ale na razie się wstrzymam chyba. Robię to po tej walce po prostu. Tutaj powinniśmy bez problemu wygrać. Brand jak się odpali, to pozabija te wszystkie trzy postacie z tyłu. Aha. I bez problemu wygrywamy. Dwa razy nie dali mi znowu spada. Teraz bije poziom. Szywana, Sejuani, Sejuani. Nar. Okej. Okay. Kurde, mam tyle par, a nadal nie za bardzo wiem w co idę. Czyli Shifter Elementalist, Demon. Mogą dodać Gnara. Czy ja Morganę zagram w tej kompozycji? Nie widzę, jak mogę tutaj Morganę wcisnąć za bardzo. Sorcererów i tak nie dozbieram. O, szkoda, że Brand tak zultował. Szkoda, że Brand tak zultował. 7, 8, 9. Aha. Staniemy tutaj tego świniaka, dostawimy na drugim poziomie, jest naprawdę mocny. I będziemy się pozbywać chyba elementalistów powoli i dostawiać demonów. Ewelinkę na pewno chcemy dostawić. Chociaż elementalistów, no. Tak naprawdę Jace'a mogę wymienić za Gnara. Jeżeli wejdzie mi on na drugi poziom.
Sejuani mam już na drugim poziomie, co jest naprawdę dużym plusem, mimo tego, że teraz nie zlutowała, no to jest to kolosalna przewaga. Chociaż ten Swain raczej mnie zabije. Pyk, pyk. No nie mam drugiego źródła damage'u. Potrzebuję Szywana na drugim poziomie, potrzebuję jakiegoś Aurelion Sola tutaj wrzucić. Potrzebuję kilku rzeczy, żeby wzmocnić swoją kompozycję, bo sam Brand jak na razie nie daje rady wystarczająco. Tego Swaina bym chciał dobrać, ale wiadomo, że on zniknie. Niestety zniknie nam ten Swain. Chociaż może jest szansa? Weźmiemy sobie tego Swaina. Zagramy pod postać. Bo Swain na jedynce raczej na pewno będzie lepszy niż ten Jace, którego to aktualnie mamy. Lub niż ta Szywana. Na razie wrzucę za Szywanę, ale później będę planował, żeby go wrzucić zamiast Jace'a. Tutaj dostajemy demona teraz. Mogę z niego zrobić co najwyżej Knighta, ale to się nie opłaca. Spróbujemy zrobić z niego demona i tego demona gdzieś przerzucić na jakąś Sejuani lub Gnara. Tak w sumie to jeżeli uzbierałbym jeszcze Elise, mógłbym zagrać 66 shifterów. Tylko nie za bardzo mam itemy pod Swaina. Mogę mu rzucić Morello. O, znowu gramy na niego. No i Sejuani tym razem zultowało. Może to lepiej wyjść. Nie musi, ale może. Dobra. Nie wyszło najgorzej, ale nie wyszło najlepiej. On ma super itemki. Który to jest? Na Yeshi. On ma cztery bardzo fajnie skompletowane itemy. Piąty na ławce czeka. A ja mam dwa. Potencjalnie cztery. Ale mam tak słabe itemy. Potrzebuję BF-a z Raptorków. Elementalistów potencjalnie mogę wyrzucić. Kennena posprzedawać, wrzucić Morello na Swaina. Pozbyć się Lissandry, dorzucić Ewelinkę. Lub sześciu shapeshifterów zagrać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O, tam bardzo fajne ulti poleciało od Branda. I przez nie wygrywamy w sumie. 4000 damage'a, mój Swain też jest bardzo mocny. Jeżeli na Swaina bym skompletował chociaż Warmoga lub Guardian's Angela, to mógłbym sprzedać Kennena i wrzucić na niego itemy. Ale jak na razie Brand jest moim głównym carry na Branda, mogę wrzucić Rapidfire Cannona. Ale jak na razie się nie zapowiada, żebym miał go zebrać. No i tak w sumie to no, znowu nic mi nie wypada. Zobaczymy, co mi poleci. Jeżeli poleci mi jakakolwiek itemka, która mogę wrzucić na Swaina, to będę sprzedawał tego Kennego, żeby mieć 30 golda. O, nie jest dobrze. I już to tyle. Kurde, no nie jest dobrze. Te mi poleciały co najwyżej średnie. Szywana. Dam Kennego. Morello dam na Swaina. Mógłbym w sumie ich trochę lepiej porozstawiać.
Co tu mam jeszcze? Swordbreakera, Thornmaila. Thornmaila w teorii mogę rzucić na jakąś szywanę. Ale musiała ona by mieć tego. Oj, mocne ulti tam poleciało od Lissandry i od Branda. Potężne ultimatey. Jeszcze jeden taki. Czemu ta Ashe nie chciała zginąć? No, teraz by zginęła. Ale trochę za późno. Nie wiem, czy takie rozstawienie jest dla mnie korzystne. Ja chyba wolę trzymać swoją ekipę w kupie. Dwóch demonów. Z Aveliną miałbym trzech. Teraz mi spada Kennen. Dani. O, Kennen. Potrzebuję Eliski. Ewelinki i Eliski. Próbuję wrócić do tego ustawienia, co miałem pierwotnie. Ja potrzebuję dać Thornmaila na Szywanę. No nie. No właśnie. Jeszcze wszyscy się odsunęli tak, że Brand nie mógł ulti. Ulti Branda się nie poodbijało. No nieźle. No nie jest to dobra gra jak na razie. Nie mogę znaleźć jednej Eliski. Potrzebuję jednej Eliski. Oprócz tego nie za wiele potrzebuję. Jedna Elise. Jest to Eliska. Dobra. Wbijamy poziom, wrzucamy Eliskę, zamieniamy naraz z Lissandrą, sprzedamy Lissandrę. Jest to i Swain. Swain na drugim poziomie by się tu przydał, nie ukrywam. Dwie Szywany, nie. Szywana, nie. Aurelion Sol. No i teraz mógłbym jedynie co zrobić, to wyrzucić Sejuani. Wrzucę jej tego Thornmaila. Szywana mam bardzo dużo HP. Swain, jak się zmieni, to też powinien mieć. O, właśnie. 2,3 tysiąca. I wyrzucamy tego gracza. Już mamy gwarantowane prawdopodobnie które miejsce. Kurde, tutaj nie zagra mi tak. Chętnie bym chciał mieć zamiast tej Sejuani Pantheona jeszcze. Pantheon jest tutaj w karuzeli. Możemy go wziąć. Wtedy bym miał smoki. Ale wolałbym wziąć łezkę. Nie ma łezki. A to ono też mi ukradli. Wezmę sobie. Weźmiemy tego. Dragon's Claw'a wrzucimy na Swaina. I to by było na tyle chyba. Dragon's Claw na Swaina. Pewno mu pomoże. Brand. No niestety niepotrzebny. Elise. Jeden Swain. Potrzebuję jednego Swaina. Karthus. No nie udaje się niestety. Nie udaje mi się ta sztuka. Trzech demonów. No, jeżeli tą łezkę bym mógł przerzucić na Swaina i wydobyć z niego tego demona, żeby rzucić na kogoś innego, to o wiele lepiej by to wyglądało. Chociaż nie jest źle, no nie będę ukrywał. Nie jest źle. On się znowu zamieni. Okej, okay, wygrywamy na spokojnie. Swain. Może ekonomię zagra? Jest ktoś, kto ma 8 ekonomię? Ma 20. W sumie to ja wysunę swoją kompozycję jeszcze dalej, może?
Nie no, jest okej, w sumie. Jest okej. Jeden Swain. Jeden Swain i jestem tutaj tak mocny. Mogę z niego zrobić glacjala, ale to mi nie pomoże. Mam nadzieję, że przeżyję do kolejnej karuzeli i wtedy coś zrobimy. On ma Swaina na drwójce, no dlatego go nie mogę znaleźć. Ale jak się ułoży, to możemy go wyeliminować. Musiałoby się fajnie ułożyć. Zamień się. No nie, czemu się nie zamieni? Zamienił się, jest o wiele lepszy niż ten jego Swain, bo ma Morello. Mój Swain z Morello jest o wiele lepszy niż jego Swain bez Morello. Ma on też Dragon's Claw'a. Wygrywam przez mojego Swaina. Nie wygrywam! 15 HP, naprawdę? No niesamowite. Niesamowite to było. Który to był? Aha. Jakbym dostał tutaj Panteona, to jeszcze mógłbym teoretycznie tą Szyvanę wyrzucić. Sejuani wyrzucić. Prędzej. Ale baita dostałem pod tego. Pod tego Swaina. Kosmiczny bejcik pod Swaina. Może mogłem tych brandów wcześniej skompletować i tego branda sprzedać. I tą łezkę wydobyć z niego. Dobra, możemy jeszcze skontrolować z Zephyrem kogoś. Kogo jeszcze chcę ustawić? Gdzie on? Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli postawicie postać, to pokażę, gdzie Zephyr wyląduje. W ten sposób możemy zagrać. Panteona mi tu brakuje, jednego Swaina, jednego Knara. Panteon na drugim poziomie, Aurelion napakowany. No tej gierki niestety nie wygramy. Mi się coś wydaje. Tak mi się coś wydaje. Swain, pokaż na co cię stać. Na nic. 1 HP comeback, 1 HP dream. Swain, Swain. O nie. Nie, 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 nie. No nie jest to dobra gra. Dwie postacie, których szukam, są tak zajęte. Pierwszy raz Swain na dwójce, jak ja szukam. Jeszcze bardziej zajęty jest Panteon. Więc musiałbym tu mieć niesamowitego farta. I znowu trafiam na gościa, który gra. A nie, ten gra asasynów. Bo możliwe, że tu jakoś jakimś cudem wygramy, chociaż. Jeżeli Swain się nie przemieni. No nie, przemienił się, dobra. GG, kurde, no szkoda takiej gry. Ale wszyscy byli tak mocni, naprawdę. Rzadko kiedy jest taka gra, że wszyscy są tak mocni. I tak jest top 4. Tak więc nie ma co tutaj. Nie ma co płakać, ale no. Troszkę brakło szczęścia w tej gierce. Troszkę brakło szczęścia gościu, który grał asasynów, miał Zeda na trójce, Rengara, Guardianów dozbierał. Grał asasynów czy tylko Rengara? Z Wildem. Nawet nie wiem, czy miał buffa do asasynów, no ale przez Brauma na trójce się nie przejdzie. Ten też zagrał troszkę dziwną kompozycję. Ja na niego miałem naprawdę duże szanse. Myślę, że na niego mogłem nawet wygrywać, ale nigdy go nie trafiłem. Zawsze trafiałem na tego gościa, który miał Swaina na dwójce, który odpadł tak w ogóle. Czyli mogliśmy dozbierać sobie Swaina na dwójkę, jeżeli byśmy przeżyli jeszcze jedną rundę, bo aż trzech Swainów wróciło do rotacji. No nam się nie udało zbierać tego Swaina na drugi poziom, niestety. Ale Brand i tak nam tutaj bardzo dużo uciągnął. No i Panteon na drugim poziomie tutaj gościu miał.
A ja tego Pantheona bardzo potrzebowałem zamiast Sejuani, żeby moja Szyvana miała smoków. No ale trudno, nie udało się. Top 4 i tak jest. Nie była to najlepsza gierka. Nasz start był naprawdę słaby, bo mieliśmy tylko jeden item i 3 golda. I to jest kolejna gierka z serii Drogi do Challengera. Jeżeli Wam się podobała, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, żeby obejrzeć więcej takich filmików, więcej poradników, żeby być na świeżo, jeżeli wchodzi nowy filmik na mój kanał. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.